Chciałam dać jakiś kocimiętka, ale gdzie się ukryła. Zobaczymy. Może się uda. Kocimiętka. Kitek. Dżunia. Co ja tu mam? Zobacz. Kicia. Kicia. Chodź. Kicia, kicia, kicia. Kicia, kicia, kicia. Kicia. Chodź. Kitek. Pod nos podetknąć kotu. Tak. Brak reakcji. O, oho. Może trochę chociaż. Może trochę lubimy jednorożec patrzy. Chociaż trochę. Nie, jednak nie. Będziemy się bawić z panią, a nie z kocimiętką. Na jak jesteś zacny kotecek. No to jest zabawka kocia. To zabawka kocia była. No. Nie. No właśnie. Tam druga kocimiętka leży. Tak ładnie pachnie dziuś. Dostałaś od Wicki. Podziękuj. Nie tak, tylko jakoś ładnie. No właśnie to jest to. Heja, przechodzę na aparat. Co prawda wcale nie trzęsło tak mocno w tym vlogu. My jak zwykle słuchamy książek, także... Nie trzęsło tak mocno w tym vlogu, ale z aparatu mi się wygodniej nagrywa. Nikt mi nie powie, nie muszę wyłączać palcem, kciukiem, jakieś tak rzeczy. Muszę wyłączyć, nie wyłączę blokady w telefonie. Oby telefon mi się popsuł i niosę do serwisu i sobie pomyślałam, że blokada, gówno. No właśnie. Będę musiała koda im podać. Koda. Albo zdejmij koda. No nie mogę, bo nie mogę... No właśnie, zdejmij koda, przywróć ustawienia fabryczne, a ja nie mogę ruszyć telefonu. Tyle można było zrobić, nic nie zrobić. No nic, serwis znalazłam, to akurat się przyda. Kurczę, tutaj zobaczyłam, że mam tatuaż. Gdzie? Tu. Wizję miałam. Oj. Dobra, śniadanie, bo głodna jestem jak wilk. Kochani, ubrana, ugotowana. Nagrałam wam kawałek Mierzymy. Z tego względu, że chciałam po prostu wyjść w tej bluzie, a potem się zapomniałam. Zobaczę, czy ja w ogóle telefony zabrałam. Telefon, aparat mam w ręku, telefony są. Bo wyjeżdżam, ponieważ iż muszę do naprawy telefon dać. Po prostu zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale pokażę wam outfit of the day. Outfit of the day. Już mam. O, kota of the day najbardziej. Kot dostał? Dostał. Co narzeka? Słuchajcie, outfitujemy. Dla naszego lustereczka. W tle chodzi zmywarka, także zobaczcie. Taką bluzę właśnie zapodałam. Byłam tylko na spacerze. Ona takie tu podwójne. Podwójny kołnierz, bo mam i kołnierz, i ogromny kaptur. No ten kaptur jest po prostu, ja jestem fanką kapturów. Ja na pewno kiedyś byłam elfem i chodziłam w kapturach, to tak było. Oczywiście kroksy jak zwykle się nie liczą, pamiętajcie, kapcie po domu. No ale bluza super, nie? Niby nie, ja nie lubię nieodpinanych niby, ale tą uwielbiam. Jak wam pokażę może jutro jeszcze inną, to w ogóle padniecie. Ja padłam, jak ją zobaczyłam, ale ta jest super. Rozszerza mi biodra, co lubię, ma kieszenie, co lubię. Napisy love, 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 które się nie rzucają w oczy.
Super. Jest zielona, ja zielonych rzeczy nie miewam. Mam dwie rzeczy od wczoraj zielone tak naprawdę. Bo jakoś tak z tym zielonym dziwnie, ale to jest taka oliwka. To ja nawet lubię. Wzięłam, założyłam dredy. Dredy made by Allegro. Okulary by Chińczyk, bluza by Boutique, spodnie by pani na ryneczku, u której od lat kupuję spodnie tylko. Takie tam. Także tak, nic firmowego, nic sobie nie kupicie, można tylko podziwiać, że się komuś taki duży kaptur trafił. No i to jest fajne, że tu mamy tą stójkę dodatkową, nie wiem, tak będzie dobrze, że tu mamy tą dodatkową stójkę, a tu mamy ten kapturek. Superaście, podoba mi się. I kot, pierwsza planówka. Nie udawaj, że nie słyszysz. Słyszę, pierwsza planówka. Tak wygląda creepy w tym lustrze, bo tu leży, a w lustrze wygląda jakby siedziała, bo lustro jest trochę pod kątem. Zobaczycie na vlogu. Tak creepy w tym. Dorota, chodź, zobacz. Jak się kot nie ruszy. No. Creepy, ale zobacz tu. Bo tu to jeszcze nie, ale tu. Na vlogu, creepy. Jakby normalnie inna przestrzeń była, no. Cześć, outfit Doroty. Bluzka, ten, spodnie i buty. O, właśnie, ja już buty ubram. A ja jeszcze nie idę buty założyć. Później dzisiaj. Lecimy! Ha. Taka praca w biurze, że tu się palą wasze świece intencyjne. Ja rozpakowałam paczki i przyszły mi dwie nowe kartki. Od młodego jednorożca. Proszę bardzo. Taka kartka. Z żywiołami. Było, nie było. I od starszego jednorożca. O, od skrzatowej. Dla wiśni, proszę bardzo. Super. Jeszcze dostałam od skrzatowej piękne kolczyki. Teraz sobie założę i ziółka i żywice. Także spoko, wróżka dostała. Kolega. Chodź, Junia. No chodź, chodź. 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 Co dzieje? Chodź, Dziuniek. Och ty, och ty. Trzeba ją wziąć. Przywitać z kolegą. Proszę. Tak, trzeba będzie wziąć jego z kółka. Tak, to trzeba wyrwać. Już nie mówię. Zobacz, zobacz, poczekaj, kot i pies. I nikt nie wrzeszczy na razie. Nie wrzeszczy. Nie wrzeszczy. O nie. Nie. Ona tak niepewnie, tak niby z daleka. Koleżanka przyszła. Koleżanka jest. Koleżanka. Zobacz. On się nosem już dotykał, ale nie zdążyłam zvlogować. Koleżanka. Się pogniewały, ale... Pierwsze spotkanie trzeciego stopnia. Nie. Koszyczków część dalsza, czytaj Pepko. Zostały tylko z jednorożcami. Trudno, trudno. Dorota chciała te chyba średnie, ale tak, namięte, namięte. Tu mamy dwie doniczki, takie trójkątne, na rozsadę, na jutro naszych sukulentów, bo nam rosną. Tu masz dzbaneczek do tego. O, przepraszam. Chyba no, zaczniemy od tej strony. Kapa do góry, plandeka, bo sprawdzona, pada. Jest duża. Obrus. O, poczekaj, aha, bo nie chodź, nie chodź. Jest obrus ala skórzany i myślę, że sobie wymienię dzisiaj bądź jutro, nie? Tak. Sobie zrobimy. Tutaj Dorota sobie wzięła, bo będzie sobie kleiła. Tak, to jest moja głowa zaczęła kleić. Jej głowa zaczęła kleić. Tu mamy ceratę na nasz stół, którą zaraz użyjemy na dół, bo tak. Właśnie jest ten super dzbanek na górę, na dół, do kuchni, na owoce, co by, bo mi tam to rozlewa. Celuję cały czas. A tu mamy na pokrzywę trzymanie. Na herbatę ziołową jakąś taką. Na razie na pokrzywę mam pokrzywę. No i tu są trzy rozmiary pudełków.
I z tego co rozumiem, to Dorota chciała średnie i średnie, a ja wezmę większe i duże i każdy będzie zadowolony. Większe i duże. A czy nie, bo ty chciałaś duże i to, nie? Bo no, ci pasuje, no. Tak. A to ja. To się tam dogadam. No, ty w każdym razie ja dwa, ty dwa i tyle. Tak właśnie, że tak jakoś, że pudła. Że pudła to są. Że pudła. Że pudła. O, a tego nie wywaliłam. A nie, bo to mam jeszcze buty w środku. Whatever. Takie tam logistyki. Chodź, no to mu to być z przodu, ale i tak będziemy się... Tak, i tak musimy z przodu, dokładnie. To do przodu. Dobra, idę się przebrać. No, a ja jestem, biorę torbę. Idę się... Żyjesz? Idę się przebrać, dlatego, że... Razem do góry liście. Dlatego, że chcę ugotować... taką warzywną zupę. To będzie na dwa dni, może jutro będą... Co? Klucz do góry. Dobra, wezmę. Już jarzę. Jarzę i kumam. Dobra, pan Piotr nam zamknął nas. O, jeszcze stoi aparat, bo nagrywałam trochę, mierzymy. Wszystko naraz, słuchajcie. Ja się przebiorę, wezmę klucz, tu jestem, na fioletowym czymś są tutaj, się przebiorę, bo nie chcę sobie bluzy poprać, ja będę gotować, zostawię okulary, dredy są, ale tak jak mówię, aparacik stoi, bo vlogowałam, akurat tak, na mojej wysokości. Dobra, lecimy nagrywać. Gotować. Nadejszła wielkopomna chwila. Dorota rozgryzła kosiarkę. Proszę bardzo. Dorota Ogrodniczyk. Szafirki ominięte. Dobrze się dzieje. Sprzęt trochę głośny. Trochę brudny, bo z zakurzonego garażu, ale będzie lepiej. Wystarczy tego dobrego. Wystarczy. Tak. Dorota tam walczy z kosiarką, a moja zupa się gotuje. Jak wiecie, ja lubię zupę na mięsie, więc mięso jest. Rzuciłam warzywa, trochę doprawiłam, jeszcze tam będzie pasata. Zaraz zobaczymy. I robię jeszcze sok. I robię sok. Idziemy. Poczekajcie, spróbuję, czy tam coś jeszcze. Słono i będzie dobra. Zobaczymy. Natomiast... Ale chyba z kamerą. Z kamerą, dlaczego nie? No. Ładnie się zrobił. Ładnie się zrobił. Mamy zacny trawnik. No. Nie, ja bym to chyba zostawiła. Nie, bo tam a to tak. Z tamtej strony, nie? Przygotowanie pod jutro, no. Tu się nie ma jak dostać w ogóle. Wierzę. Trzeba będzie tutaj nożyczkami odcinać. Nie no, z gęsto jest. Kupuję troszkę? No, styka. Dobra. No tak, tam trochę nożyczki, tu nożyczki. Kabel. Jeszcze potrzeba korzy, żeby ten trawy wyrzucić, bo już jest pełno. Jeden. Osobny, na ziemi. No tak, mówię, osobny tylko na ziemi, bo i tak spadnie, bo będzie ciężki. No, takie rzeczy. Dobra. Dobra, gotuję. Jestem, będą hałasy, bo Dorota śmiga. Czekajcie, może... Mam też to światło, wierzę. O, może tak będzie lepiej. A ja jeszcze postanowiłam zrobić sok. Dlatego, że mam na dwa razy warzyw. Ja już sobie tak ustaliłam, że 3 pomarańcze, 4 jabłka i 4 marchewki. O, w ten sposób. Wtedy wychodzi taki najlepszy smak. No więc teraz już wiem, ile kupić na ile soków. No i kupiłam na dwa razy, ale wczoraj nie robiłam soka. Soka nie robiłam. Dzisiaj zrobię, jutro zrobię, a jutro i tak lecimy do Biedronki, bo musimy kupić ziemię. Z tego względu, że mamy do posadzenia miętę i chcemy rozsadzić te sukulenty, bo jeszcze z przodu teraz był dopiero robiony ten ogródek tak naprawdę. Zresztą widzieliście, jak kot biegał teraz z psem.
To jest taki kawałek no, do ogarnięcia stanowczo. Tam i nożycami i wszystkim, więc będziemy to robić. Ale trzeba właśnie te sukulenty, bo nam się rozrastają straszliwie w tych doniczkach. Więc myślę, że jak sobie posadzimy takie małe, to sobie one będą spokojnie rosły. I kupiłam właśnie te trójstronne te doniczki. Zobaczymy. Śmieję się, że ludziom padają rzeczy ten z Biedronki, a nam rosną. Trawa nam też urosła. Ładnie wygląda, jak nie wiem. Co? Nie? To tylko tak wygląda. O, super. Kosiarka się trochę... Aha, czyli akurat starczy cały kosz na obydwa. No i klancuś. Nawet kosiarka jest dopasowana, słuchajcie. Także spoko. Moja zupka będzie się gotowała, ja zrobię soczek. Bo to tak jak mówię, już sobie dobrałam proporcje tak jak im pasują. Czekam jeszcze na inne owoce, jakby były. Buraczki były dobre. Nie wiem, czy nie wrócę do buraczków, tak żeby chociaż ze dwa buraczki do tego dodać. Zobaczymy. Ja mam stresa buraczkowego, bo jak wtedy ścierałam tego buraczka, tam ta poszła. No to chyba nie od buraczka, tylko po prostu. Miała pójść, to poszła, że tak powiem. Chyba tak to wygląda. Ale tu akurat jak doglądam zupy, to mogę sobie, wiecie, soka zrobić. A tym bardziej, że kupiłyśmy to naczynie, z którego może będzie się lepiej lało, bo to dołączone do tego wrzuciłam do zmywarki. Niech się umyje, ale się średnio nadaje, szczerze powiem, do nalewania się wylewała. To może być takie słuszniejsze. Zresztą ma taką fajną dziurę do blendowania w środku, jakby ktoś miał takiego blendera, też tam nie powylata. W sumie takie fajne, bym powiedziała. No. Także tak. Godzina jest koło 5. Miałam kryzys, tak mi się spać chciało, słuchajcie. Tak mi się spać chciało, ale już przeszło. Czyli kryzys również mija. Bardzo dobrze. Zobaczymy. Jeszcze mam ogórki, ale ogórki są na mizerię, z tym, że myślę, bo teraz jak na tych, bo takie wielkie te podudzia, ja to generalnie na pałkach gotuję, ale tutaj w tym sklepie nie było pałek, takie wielkie podudzia, to myślę, że jakby to zesmażyć albo zgrillować, albo w piekarniku zrobić na przykład, to można by było mizerię do tego. Ziemniaki. Dorota, kupiłaś ziemniaki, nie? Kupiła ziemniaki. To można by było stanowczo zrobić jutro drugie danie, takie wiecie, fajne z mizeryją. Ale to zobaczymy. Dobra, wyłączam się, bo będę blendować sobie. Znaczy wyciskać. Wyciskać. Wyciskam. Szkoda, że tak nie widać tego mojego dredowego szaleństwa.